Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale opowiem Wam nieco o hooku o nazwie Use Callback i na prostym przykładzie pokażę Wam, jaki problem z użyciem tego hooka możemy rozwiązać. Więc na początek omówię nieco przykład, jaki dla Was przygotowałem. Mamy tutaj dwa przyciski. Jeden jest odpowiedzialny za dodawanie jakichś tam lajków, a drugi za dodawanie jakichś tam dislajków. No i zobaczcie, że stworzyłem tutaj taki komponent, button, który wyświetla nam konsologa w momencie, gdy ten button zostanie wyrenderowany ponownie. Użyłem tutaj też także funkcji memo, która powoduje to, że ten button jest zmemoizowany. Co to znaczy, to tłumaczyłem już w jednym ze swoich filmików. Możecie sobie sprawdzić w tym materiale dokładnie, co robi funkcja memo. Ale w skrócie funkcja memo robi coś takiego, że w momencie, kiedy przekazujemy takie same propsy i one się nie ulegają zmianie, to ten przycisk nie powinien zostać wyrenderowany. Natomiast taki spoiler alert, póki co te batony się renderują ponownie i będziemy się właśnie starać rozwiązać ten problem z użyciem callbacków, ale to za chwilkę. Więc jak widzicie, jak daję lajka, to zarówno przycisk like, jak i dislike jest renderowany na nowo. I to jest coś, co będziemy starali się właśnie naprawić. No i co mamy tutaj dalej? Tak? Mamy pure button, do niego przekazujemy liczbę lajków, przekazujemy jakąś tam labelkę, że to jest like i przekazujemy callback, którym jest po prostu funkcja zwiększająca liczbę lajków. Mamy też drugi callback, który jest dislike'em, czyli zmniejszamy jakby o jeden tę wartość tych dislike'ów. No i w zasadzie będziemy dążyć teraz do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy ja dotykam ten przycisk dotyczący lajków, no to jeżeli coś lajkuje, to odpalam callback like, zmieniam liczbę lajków o 1, ta zmienna także jest jakby zwiększona o 1, więc ten przycisk jak najbardziej powinien nam się wyrenderować ponownie. Natomiast dzieje się tak, że ten drugi, który dotyczy dislike'ów, też jest generowany ponownie, renderowany ponownie. No i dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, że w momencie, kiedy zwiększamy liczbę lajków, to tak naprawdę ten cały komponent app nam się renderuje na nowo, ponieważ jakby powstała w nim zmiana, więc on się musi przerysować i tym samym funkcja like także jest tworzona na nowo i funkcja dislike także jest tworzona na nowo. I ten nasz pure button, mimo że jakby liczba dislike'ów się nie zmieniła, labelka name też się nie zmieniła, to zmienił się nam ten callback. Bo tak naprawdę, mimo że on jest taki sam, no to powstał jakby kolejny w pamięci funkcja dislike i tu ten pure button wyłapuje to jako zmianę. No i teraz właśnie można to łatwo naprawić z użyciem tej funkcji use callback. I ją właśnie sobie zaraz użyjemy. Użyjemy ją w taki sposób, że po prostu piszemy memo, nazwiemy sobie memoized dislike, memoized, ciężko to przeczytać, memoized dislike i po prostu będzie to taki zapis use callback i tutaj po prostu funkcja, będziemy odpalać sobie dislike. I chcemy, żeby powstała nam nowa wersja memoist dislike w sytuacji, gdy zmieni się nam liczba dislike'ów, czyli dislikes.
No i mamy tutaj zmemoizowaną tą naszą funkcję i spróbujemy ją sobie użyć. Zaraz, tu jest za dużo. O jedno, tak, w ten sposób. I teraz zamiast dislike skorzystamy z memoize dislike. Zapiszemy sobie to i zobaczcie. Teraz w momencie, kiedy klikam like, to nie tworzy mi się nowa wersja funkcji dislike. Ona jest tutaj przekazana jako prop. I po prostu w momencie, gdy oczywiście kliknę dislike, no to jakby nowa wersja jest utworzona, ponieważ zmienna dislikes została zmieniona. W skrócie mówiąc, po to używamy use callback. Oczywiście, jeżeli w takich prostych komponentach tego nie zrobicie, no to najprawdopodobniej nic wielkiego się nie stanie. To nie jest tak, że wasza aplikacja wtedy jest super niewydajna, tak? Natomiast jeżeli już robicie jakieś takie no, bardziej zaawansowane biblioteki, gdzie sporo rzeczy się może zmieniać, kiedy te callbacki robią naprawdę jakieś cięższe rzeczy, no to wtedy faktycznie warto o to zadbać. Ale głównie jakby w dzisiejszym odcinku starałem się przekazać wam no, taką wiedzę, co ten use callback robi, no i dlaczego tak naprawdę go używamy tutaj w połączeniu z tą funkcją memo. Mam nadzieję, że chociaż trochę tutaj rozwiałem jakieś wątpliwości. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam na Discord albo do sekcji komentarzy. Trzymajcie się, cześć!